Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku, wieku, amen. Chciałem księdza arcybiskupa zapytać o zaangażowanie Kościoła polskiego w kwestie uchodźców. Ostatnio się tutaj bardzo dużo dzieje. Zresztą to się nie jest od dzisiaj, bo w 2018 zostało otwarte pierwsze centrum pomocy migrantom i uchodźcom Caritas, i to pierwsze centra, bo to było w Warszawie, Szczecinie i Kaliszu. W tej chwili jest ponad 30. W lipcu odbyło się oficjalne otwarcie głównego biura Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu. No, pieniądze na to idą i z Unii Europejskiej, i z ONZ, i od rządu. No i ostatnio ukazał się też taki komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek. I komunikat jest w sprawie debaty o migrantach i uchodźcach. Komunikat jest duży, ale ja chciałem trzy króciutkie akapity przeczytać księdzu arcybiskupowi i zapytać o opinię. Pierwszy akapit. Przypominamy o niezbywalnym prawie każdego człowieka do migracji i poszukiwania lepszego miejsca do życia. Jest to myśl obecna w powszechnym nauczaniu Kościoła. Drugi cytat. Niech spotkanie z przybyszem będzie dla nas jako społeczeństwa przyjmującego okazją do zasypywania wewnętrznych podziałów i budowania mostów przez poszukiwanie wspólnego dobra i jak najlepszych modeli integracji społecznej. I trzeci cytat. We wspólnocie Kościoła przypominamy, że przyjęcie uchodźców i migrantów, ich ochrona, stwarzanie szans do rozwoju oraz integracja społeczna poprzez struktury duszpasterskie są istotnymi zadaniami w ramach posługi parafialnej. No chyba wystarczy. Proszę o komentarz. No szczerze powiem taką rzecz, panie Stanisławie. Chyba biskupi nie do końca rozumieją się na rzeczach, albo prosto wtórują władzom, które mają takie potrzeby tak mówić, albo wykonują zadania globalistów, żeby na terytorium Polski tak to zrobić, tak fajno to podać, że tutaj my spotykamy wszystkich ludzi, otwarci na nich. Ja powiem tak, czy nie wiedzą o tym polskie biskupy, społeczeństwo polskie, powiedzmy, we Francji czy w Niemczech. Oni też chętnie otworzyli drzwi na wszystko, na przyjęcie wszystkich uchodźców. Najpierw zrobili wojnę w Libii, potem w Syrii, potem zbombardowany był Irak. Uchodźców było masa z Afryki, z Bliskiego Wschodu. A to było specjalnie zrobione dlatego, ażeby zniszczyć te układy życiowe chrześcijan. Francja, chrześcijańskie państwo niegdyś. Niemcy jeszcze o tyle o ile. Polska jeszcze o tyle o ile. Ażeby to wszystko zniszczyć. I przesłać różnych i ludzi z inną ideologią, z inną wiarą. Przecież dzisiaj nawet policja we Francji boi się wejść do Marsylu, gdzie większość emigrantów to muzułmanie i tam różne gangi, tam nie wiadomo co się dzieje. Tam prawo francuskie nie działa. A tu biskupi tak fajno piszą do ludu Bożego i nazywa się po rosyjsku nawieszają lapszu na uszy narodu. Wieszają makarony na uszy narodu. No bo to się tak nie da zrobić. Każde państwo, czy to Ukraina, czy to Rosja, czy to powiedzmy Polska jako Polska, czy Słowacja jako Słowacja, czy Czechy jako Czesi. W każdym państwu jest jakaś konkretna grupa ludzi. Oni się rozwijają, jakiś jest porządek, jakaś jest logistyka, jest jakieś finanse dla tego, jakieś miejsca robocze dla tego.
to Polacy nie mają miejsc roboczych w Polsce, wyjeżdżają do Niemiec, do Francji, do Stanów Zjednoczonych, do Anglii, aby wycierać tam zatki frau i innym serom, i merom, i perom. A tu w Polsce takie wszystkie nagle otwarcie na to wszystko, żeby przyjmować, żeby się dzielić, żeby była miłość. Nie będzie miłości. Nie będzie miłości ze względu na to, że każdy naród ma swoje korzenie, ma swoje historie, ma swoje pozytywne i negatywne sposoby życia i bytowania, ma swoje błędy i grzechy, za które musi pokutować. Bo się nie da zmieszać to, co się nie miesza. Albo jeden naród, jedna kultura połknie inny i inni muszą się podporządkować, albo będą zawsze wojny lokalne, wojny między województwami, wojny na... Jak popatrzę, nawet Polska nie jest jedynym państwem. Popatrzę, jak dzisiaj walczą bezczelnie partie polityczne, jak poniżają jeden drugiego. Oni nie walczą o polskie, oni walczą o swoje interesy. Ja, przeciętny człowiek, przeżyłem 61 rok w Związku Radzieckim, 30 lat pracowałem w Kazachstanie. Ja to widzę, o tym mówię, a czy te polskie biskupy tak już oślepnieni? Czy oni nie rozumieją, jak te rzeczy się dzieją w życiu ludów i narodów? Czy oni nie mogą wziąć do swego czytania sejmiki krakowskie, warszawskie, gdańskie i inne sejmiki, które jeszcze 100, 200, 300 lat temu, 500 lat temu mówili, jakie byli, kiedy byli to Żydzi wpuszczeni do Polski, jakie byli problemy z Żydami. Po dzisiejszy dzień oni są nieuregulowane sprawy polsko-żydowskie. Albo Polacy muszą milczeć, nic nie mówiąc w swoim kraju, że jest może uciskany. Dobrze, to nie wypada o tym mówić, bo im jest dobrze. Tak samo jak będzie tutaj więcej Ukraińców jak Polaków, to Ukraińcy mają dwa razy terytorię większą jak Polska. Niech tam urządzają sobie życie. A to ktoś rozwiązał wojnę na Ukrainie, a rozwiązał ją Zachód na Ukrainie wojny. Ukraina jest poligonem wypróbowania wszelkiej broni, jaka tylko jest na świecie. I zabijają się Słowianie, a tu my mówimy, że my tutaj przyjmiemy ich. Oni mają swój język. Czy mało było zatargów na Wołyniu? 80. rocznicy Wołyńskiej Rzezi. Czy mało było tego wszystkiego? Czy ideologia wtedy faszystowska nie działała tam na Ukrainie? Czy my takie ślepy tego nie widzimy? Kiedy ksiądz Isakowicz Zalewski o tym mówi z ubolewaniem, to jest ciągle upodlany i ciągle jest ignorowany. Ciągle wygląda w oczach społeczeństwa oszołom. A on jedynie wzywa do prawdziwych relacji między ludźmi i narodami. Jeżeli ja przyjmuję kogoś do swojej rodziny, a on nic nie ma, to ja muszę mać co jemu dać. A jak ja nie mam co jemu dać, ja przyjmuję go chętnie, to potem on obróci się przeciwko mnie, że ja mu dałem mało, bo mam więcej. Albo będą dzieci moje przeciwko mnie, albo żona, albo mąż, że my dobry chcemy być dla innych, a dla swoich nie możemy być dobry. Każdy niech trudzi się dla siebie, a najpierw wywołują bogaci, przestępcze grupy na świecie wojny w innych krajach, mnożą emigrantów, którzy uciekają oczywiście naturalnie z tego miejsca bombardowania, klęski, zabójstwa i tak dalej. I szukają sobie tych ludzi i narodów, które ich przyjmą. Ale czy mało było gwałtów w Niemczech, kiedy taki ludzie, którzy przyjechali gdzieś z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Pakistanu, czy z Afganistanu, gwałcą białych ludzi, zabijają ich. Czy mało takich jest głosów i tu w Polsce, które o tym wiedzą?
jakieś biskupie takie stali, takie altruisty. No niech każdy biskup chociaż wezmie jakąś rodzinę do siebie, do wielkiej kurii, gdzie on po telefonu szuka siostry albo jakiegoś swego sekretarza, bo inaczej jego nie znajdzie, bo się zabłądzi. Niech tam wezmie i pokaże przykład takiej konkretnej, wielkiej życzliwości i miłości. Może potem jakiś ludzie też, patrząc na te przykłady, zaczną coś robić. Oczywiście, że każdy człowiek ma prawo szukać lepszy sposób życia. Ale dobrowolnie ma szukać ten sposób życia, a niekiedy jego wypędzają z jego własnego kraju. Z jakichś ideologicznych i innych powodów. Tu jest problem. Tu nie pracuje ani ONZ, ani inne organizacje międzynarodowe. Jeżeli Turcja utrzymuje u siebie na swojej terytorii, powiedzmy, grupę uchodźców z Syrii i z różnych innych państw, ona utrzymuje od Europy, od Unii Europejskiej po 6, po 7 miliardów euro. A Polska co otrzymuje? Na to, że Polacy jeszcze dobry jest i ostatni grosz oddadzą, to dobrze. Ale potem też nie będą mieć coś do zjedzenia. A wszystko jest uciskane. Wszystko jest przewożone. Przedsiębiorstwa polskie nie działają. Wszystko jest importowane, wszystko jest za granicę. Nie ma polskiego mięsa, nie ma polskich szynek, nie ma polskich kiełbas. Jest wszystko przełożone, nie wiadomo skąd. Chleba nie ma polskiego. Czy tego biskupi nie widzą? To jest taka stusia polityka. A żeby się wszystkim przypodobać, wedle dzisiejszej narracji Kościoła, już dawno nie katolickiego. To jest wielki błąd, który rano czy późno obróci się w wielkie wojny w Europie za interesy tych grup, które będą przemieszczane tędy albo siędy. I ta walka nigdy nie ustanie. Jeżeli ona jest nawet w Polsce, między swoimi terytoriami, Śląsk jest jedno, Mazury jest drugie, Kaszuby jest trzecie, Warszawa już czy Polska, czy nie Polska, nikt nie wie o tym. Kraków też nie wiadomo, co to jest. Poznań też coś swoje. Gdańsk też coś swoje. Polska to nienormalność. Już nie Polska, a Polin. I my chcemy jeszcze kogoś zjednoczyć? To jest kpina i fikcja. To nie jest Boży plan. To jest plan tych ludzi, niby elity, ale bardzo ubogo wyglądających przed Bogiem, które próbują skłócić ludzi i narody i posiać nienawiść i na tej nienawiści zbierać dywidendy. Ale rano czy później to się skończy. Tak mówię ja, arcybiskup Jan Paweł Lęga. Głupota Episkopatu Polskiego, który wstępuje na niewłaściwą drogę, aby tylko zachować dobrą twarz i być u korytka. Amen. Dziękuję bardzo, księże arcybiskupie. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.